Też tak macie, że niby fajnie, bo niedługo święta, a jednak źle, bo coś się kończy. I mam tu oczywiście na myśli rundę jesienną Ekstraklasy. Bolesny jest to okres dla mnie, natomiast chciałbym, żebyśmy wykorzystali go do maksimum. Tę ostatnią tegoroczną kolejkę rozpoczęliśmy w Krakowie, gdzie mieliśmy derby województwa małopolskiego. Wisła Kraków zwyciężyła z Brookbetem Termaliką Nieciecza 3-0, tym samym łagodzi nastroje kibicom Białej Gwiazdy przed Wigilią, które przez praktycznie całą tą rundę były mocno maltretowane, a już najbardziej Wajmiksa. Wiślacy wykonali dziś swoje zadanie w 100%, wysokie i pewne zwycięstwo, składne akcje, poprawna gra w obronie oraz przepiękne trafienie El Mahdiouiego, który ogólnie zagrał całkiem spoko nawet poza tym trafieniem. Zaraz obok niego dobrze zagrał Yao Yeboah, który sprawił nawet, że jeden z dzisiejszych rywali nie wiedział, gdzie jest na boisku. Ale o tym później. Przy okazji Savić dzisiaj nie najgorzej, 2 asysty oraz całkiem nieźle dostrzegał swoich kolegów z drużyny na boisku. Szkwarka dzisiaj z trafieniem, jednak uważam, że mógł mieć chociażby jednego gola więcej, gdyby w jednej z akcji w pierwszej połowie zamiast podawać na lewą stronę, to uderzał po prostu. Ponadto spoko Biegański, bo dzięki jego interwencji na samym początku tego spotkania Niecieczanie nie objęli prowadzenia. A gdyby objęli, no to mogłoby być znacznie bardziej nerwowo. Ponadto wydaje mi się, że Sadlok i Gruszkowski również całkiem okej. No i Hanouszek, tak, no bo dał jednak asystę do El Mahdiouiego, jednak no przy golach z dystansu, no to asysty nie za bardzo się liczą. I tak jak mówiłem na samym początku tego filmu, Krakowianie wykonali swoje zadanie dzisiaj w 100%. Nie będę w tym filmie podsumowywał całej dyspozycji Białej Gwiazdy w całej rundzie, ponieważ mam zamiar to zrobić w oddzielnej serii, która będzie się pojawiała po ostatnim meczu tego sezonu. Ups, już trochę za dużo powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o zespół Brookbetu Termaliki Nieciecza, drużyna ta przystępowała do tego spotkania bez Mariusza Lewandowskiego. Na jego pozycji zastąpił go Waldemar Piątek. I tak ogólnie rzecz ujmując, był to bardzo słaby występ zespołu przyjezdnych. Przede wszystkim w defensywie, bo w ofensywie było jednak kilka całkiem groźnych kontr. Najgorzej w mojej ocenie zagrali dzisiaj Wasielewski, Putivcev oraz Loska. Ten pierwszy, tak jak mówiłem wcześniej, momentami nie wiedział, gdzie jest na boisku. A może inaczej, nie wiedział, gdzie jest piłka po jednej akcji, w której brał udział Yeboah. Putivcev dzisiaj bardzo łatwo dawał się mijać, zresztą otrzymał potem jeszcze żółtą kartkę i został zmieniony, a jak na obrońców, no to zmiany są całkiem rzadkie w meczu. Ponadto piłkarz ten w pierwszej połowie zagrał ręką w polu karnym, czego na całe jego szczęście nie widział sędzia Lasyk. A Loska czemu zagrał słabo? No w sumie nie zagrał aż tak źle, bo jednak dużo fajnych interwencji dzisiaj zanotował, jednak wpuścił dzisiaj bramkę, którą opisałbym jednym słowem, które podzielę na sylaby, żeby YouTube mi tego nie wypipkał. Wpuścił szma tę. Wisła 3, Brookbet 0. No i co mógłbym powiedzieć kibicom Brookbetu na sam koniec tego filmu? Runda się skończyła. Po tym spotkaniu Wiślacy zajmują 13 lokatę z 21 oczkami. Natomiast Brookbet spędzi tą zimę na ostatniej pozycji w tabeli z 12 oczkami. Jednak pamiętajmy, że zespół ten ma jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania i nie mam bladego pojęcia, kiedy to nastąpi. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Trade, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 5000 subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Trade, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, już się zadyszam. I zapraszam Was na Instagrama, gdzie zbieram 500 obserwujących. I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru i z tymi z Was, którymi się już nie zobaczę na kanale w tym roku, czy przed świętami, życzę wesołych świąt. Cześć!